Nudzi się oddychanie prostym nosem? Troszeczkę. Akurat mnie zaswędział. Zaraz się pozbędziemy problemu. No to się top teraz. Ha! Głupi jeżyk. Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Fortnite. Wczoraj do gry została dodana niewidzialna aktualizacja, a wraz z nową niewidzialną aktualizacją do gry został dodany nowy łuk. Dokładnie łuk z kotwiczką, który działa w ten sam sposób co grappler, ale przy okazji jak trafimy kogoś w głowę, możemy zadać damage. Jest to pierwszy egzotyczny przedmiot w tym sezonie i można go kupić na twierdzy u Lary Croft, więc w dzisiejszym odcinku sobie go przetestujemy. Więc teraz, moi kochani, wszyscy strzelają łapeczkę w górze, którzy tęsknią za egzotycznymi itemami. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie ich jeszcze więcej i nie skończy się to tylko na łuku. I od razu chciałem odpowiedzieć na pytanie. Karel, kiedy ogłosisz wyniki konkursu na 1300 zł PSC? W kolejnym odcinku specjalnym, a taki odcinek pojawi się prawdopodobnie, jeżeli zdążymy z montażem już ten weekend. Dajcie to znać w komentarzu, za jakim itemem egzotycznym najbardziej tęsknicie. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siema, witam. I dzisiaj, moi drodzy, przetestujemy sobie nowy łuk, który został dodany dopiero co do gry. Jest to Grappler Bow, czyli działa w ten sam sposób jak kiedyś grappler, czyli możemy się czegoś złapać i przyciągnąć do danego elementu albo też do danej osoby. Ten łuk możemy kupić u Lary Croft, a Lara Croft jest na twierdzy, a pierwszą miejscówką jest twierdza. Więc wiesz, co to znaczy, Szaku? Słabo to widzę. Że będzie taki dym, że nie mam nawet pytań. Leci milion już osób, wszyscy do Lary. Mam skrzynkę. A w skrzynce podka tylko... Nie, jest broń jeszcze. Kopiusz miał grappler bow, ucieka. Kupił go. Uciekł wariat. Dobra, ja tu mam gościa. Dostał za 46. Powalony. Dobra, super, czy Lara jest? Jest Lara. Można kupić. Kupiłem stary łuk. Mam. Nice. I to do ciebie. Strzelam. Wow. Ale on jest totalnym szefem, stary. Jest totalnym Ale szefem, wysoko. Moim zdaniem, no. Dobra. Nie masz użyć na nim. A bo to strzały są potrzebne, stary. Normalnie działa w ten sam sposób jak łuk. Można go kupić, stary, za golda. Jeżeli masz golda, to sobie skup też. Ile on kosztował? Nie zwróciłem uwagi. To jest pierwszy egzotyk. Okej. Hop. Idę. Gdzie on jest? On jest na szota. Leży od recyklera. Jeszcze jeden. Miał łuk, bierz go! Czekaj, bo tu jeszcze ten chłopiec. Dobra, leży. Nice. Bierz łóżek sobie, stary. Mamy szefa, nie? Jest i szefito. Jest, biorę darmowy, chłopie. Dobra, stary, ja teraz proponował sobie tu ładnie zlutować i lecimy dalej. Stary, postaram się złapać drzewa i zobaczyć, jak polecę do góry, czy mam fall damage. Nie dostajemy fall damage'a. Dobra, szef totalny. Nice. Grappler jak tak robił, to czasami jak spadłeś, no to niestety był problem, nie? Bo ginąłeś. No, była taka sytuacja, tak. No właśnie. Ja mam złotego Skara, co jest grane? Co? Skąd? Nie wiem, teraz zauważyłem. Aha, to ty dobry jesteś, jak nie wiesz, skąd lutujesz takie itemki, opej. Stary, do strefy mamy bardzo daleko, więc trzeba będzie pocisnąć chyba łukiem, wiesz? Czy ten łuk zadaje damage? Nie zadaje, czekaj, zbadaj. Ty, zadaje jakieś obrażenia niby. Okej, za chwileczkę się przekonamy. W sumie czekaj, tutaj jest gdzieś jakiś dziczek, jest dziczek? Dobra, 80 dostał. Coś dostał, tak jest. I zobacz, łapiemy się. I... Lecimy. Nie no, drzewo! Najgorzej. Brawo, Farel. Lotnia się otwiera? Nie ma lotni. Okej. Okay. Nie ma tak dobrze. Dobra, przeżyłem. Zaskoczyłem, stary. No! Ja dostałem, no nie, no ja zyskam. Okej. Okay. I do góry. Czemu się wie, że nie mogę złapać? Bo za daleko jesteś. Woohoo! Jestem na samym szczycie, ale to jest coś pięknego. MK też jest tutaj jak coś. Nie, wezmę granaty. Dobra, mam lotnię i lecimy, Beniu. Chłop tam jest. Dostał 120. Spada! Oni łukami wchodzą na górę. 20. Plecy. Mi się wydaje, że trzeba się skupić na tych po prawej. Tak. 20, dostał. 20, krak. Tak, leży. Idziemy do niego, nie? Szejkujemy go. Woohoo! Trolka. Dostał na biało, leży. Koniec. Ładnie. Zdjąłeś go w locie? Tak. No to niezła jechanka tutaj bandycka się odprawia, Szaku. Nie no, to jest idealne urządzenie do uciekania przed strefą, stary. Woohoo! Dostał. Dawaj na górkę. Ale zesprejowali mnie.
Leży! Nice, dobra. Ale strefa na mnie siada, pa jak ona jest daleko. Widzę. Zrobiła po milion. Dawaj, musimy łapać się jak naj... szybciej, czegokolwiek. Leży. Jest u mnie. Leży. Dobra, nice. Dobra, ja lecę do strefy. No ja też, ale nie wiem czy dolecę. Dawaj, jeszcze. Ja nie mam strzał. Dobra, plecy. No dawaj. Na luziku. Dobra, zarąbiście. Powiem tak, łuk jest spoko, ale stary nie jest wcale taki OP jak myślałem. Strefa. Auto. Tutaj stoi, chodź, pierz. Dawaj. Jedź. Znaczy to auto nie ma opon? No nie ma nic, ale jedzie jakoś. Dobra, skakujemy, grappler. 33. Plecy, ale dostałem spray potężny. 5 HP mam. Nie padnie, jak masz czymś się uleczyć, idę już do ciebie, szaku. Raz. Leży. Strefa. Trafił mnie. Dawaj, plecy. Koks, dawaj, szaku. Nie podniosę cię, nie mam jak. Nie mam jak. No to patrz. Dawaj. Dasz radę. Na raz spokojnie. Kapusta jest z tyłu. Jedna. XD. GG. Najgorzej. Okej, moi drodzy, spróbujmy jeszcze raz. Chłopek. Dobra, ale jaśnie. Okej, porobione. Nie, chyba tu nikogo nie ma, nie? Ja z kroki miałem. Dobra! O, mały włos i patrzę na ciebie znalazłem. Łuk? A jak? Że chłop to od razu brał, to fajnie. A nie spodziewał się, że tu czekają ludzie na taki łuk. Wiesz? I kupujemy! Mamy go. Z kotwiczką, łatwo. No i teraz trefka nam siadła jak złoto. Stary chłop z przodu. Dwóch. Możemy się przyciągnąć do jego głowy i go zbombardować. Dawaj, po cichaczu. Świetny plan, dajesz. On tam podlewa coś paliwo. Dawaj. Cicho. Tirem coś robią. Dostałem! Leży jeden. Leciałem do góry. Dostał. Nie miałem ammo w tej pradawnej! Leży. Pięknie, no. Jej, ja zapominam, że ją gram, nie? Ale że oni taką akcję odwalili sobie przy aucie, tankowanko, te sprawy, tira, a tutaj bomba w oko. Im się gierki chyba pomyliły. Chyba tak. Jednej zębatki będę miał z paza. Rozwal to auto za tobą. Idę. Jak no i o to chodzi. No z niebieskiej pradawnej z paza się robi. Zębatek. Dyniu. Co? Dawaj. Jedziemy na robotę. Wiesz, że to darmo, nigdzie się nie jeździ, tak żebyśmy mogli rzucić tego z paza. Taka opłata. Udam, że tego nie słyszałem. Haracz? Nie. W takim razie Nara. Gościu. No w strefie jesteś. Życzyć niemiłe? No dziś się oddychanie prostym nosem? Troszeczkę, akurat mnie zaswędział. Zaraz się pozbędziemy problemu. Szukaj oponentów, nie gaduj. Cześć stary. Jakie itemki? Amunicja. Nigdy jej za wiele. 400 modemki mam. Coś gadasz. No to się top teraz. Ha! Głupi jeżyk. Czemu jeżyk? No a kim ty jesteś jeżykiem? A w sumie bez kitu, to jeżyk jest taki. To ma sens, ale że ty kumpla do rzeki wrzuciłeś? Normalnie. Wodowanie mu zrobiłem. 2-4. 2-5, leży. Ja jestem obok, za drzewem. Chyba jego kumpel był, jest? Co padł? 2-6. 26 dostał. 2-6, krak. No ty chamie. 3-4, leży. Dostał dużo. Sprayuję. Krak. 4-6 dostał na biało. Czy Batman? Leży! Nice. Daj, przyciągamy się do tej wieży, we dwóch. Jeszcze nie. Teraz. Hello! Ale że ja nie poleciałem, ty poleciałeś? Mi się łuk zbugował. Woohoo! Chłopaki w szoku, nie? Dostał na biało! Nie idę lecę jak coś, ale się odbijają od sufitu, co oni robią? Zwariowali z tymi nejdami! Trafił!
Ale trafił to grubo, stary. 30 HP. Dobra, Yeti dostał za 30. To jest Yeti, więc może być groźnie. Muszę uciekać, stary. Ja też uciekłem, po strefa. Znowu 7 HP, stary, co to jest za gra? Jeszcze leczę. Dostał Yeti. A! Przeskoczyłem to. Leżę, dostał! 90 po plecach dostałem. Najgorzej, no. Musisz przejąć HG i walić bombę. Łukiem do góry i bomba. Za rampę. Ja tylko mam 27, pieprzona bomba zielona. Dobrze, dobrze. Pad, dobra. 1v1, na spokojnie. Łukiem na dół zejdź. Dobrze. Buduj się. Przeładuj sobie wszystko. Przeładuj. Nice! Się wygrywa. Piękny meczek, no. Pękłam się. Ojejku, stary. Dobra. Fajne są te łuki, ci powiem, ale... Ale trzeba się nim nauczyć grać, ewidentnie. Ej, na koniec miałem farta, bo jak spadałem, to łuk mi wystrzelił przez tak, spadek. No to było piękne. GG. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapaczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku, na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link do wszystkich moich social mediów i sklepów macie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!